Byliśmy teraz na rekolekcjach domowego kościoła w trakcie ferii zimowych. Orar pierwszego stopnia. Orar. Oaza rekolekcyjna animatorów rodzin. Rozwiązując ten skrót. Byliśmy kiedyś na takich rekolekcjach, już parę lat temu. Nic nie pamiętam. Oprócz tego miejsca, jakichś takich przebłysków, dzieci były jeszcze małe. Była taka myśl, że no warto by odświeżyć te rekolekcje, co tam było. Pan Bóg tak to pokierował, że pojechaliśmy na te rekolekcje i też do posługi jako animatorzy. I zacznę może od tego, że mieliśmy szansę, radość uczestniczyć w takich przygotowaniach do rekolekcji. I tam była mowa, że rekolekcje to jest taki czas łaski i uświadomienia sobie, jakie są Boże drogi w naszym życiu. I uświadomienie sobie swojej słabej sytuacji, swojej nędzy i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy chcę z tym coś zrobić, coś zmienić. I jeszcze taki drugi obrazek, często funkcjonujący, że rekolekcje, jak jedziemy, to jest takie ładowanie akumulatorów duchowych. Bardzo często to trafia. A tam było powiedziane, że akumulatory i tak się rozładują, a my jedziemy tam na rekolekcję przeczyścić styki, żeby to ładowanie było skuteczne. Dla mnie osobiście te rekolekcje w tej przeżytej jako animator z przygotowaniem jakiejś konferencji, z jakimś świadectwem, z wyjściem do uczestników. Też jeszcze nawiążę do tego przygotowania. Wrócę do tych przygotowań przed rekolekcją. Był taki obraz ostatniej wieczerzy, gdzie Pan Jezus umywał uczniom nogi. I było, że rekolekcje to jest właśnie taka ostatnia wieczerza, taka wejście w postawę służby, umycie nóg innym. I Pan Jezus, zanim to zrobił, to zdjął szaty i przepasał się prześcieradłem. No i to prześcieradło, te szaty, zdjęcie, to jest zostawienie w domu tych różnych trudności. Wiadomo, zawsze są przeszkody, zawsze są trudności. Auto nie jedzie. Wsiadamy, mamy odjechać, przekręcam stacyjkę, cisza, nie? Akumulator padł. Ale pomoc tutaj, okazało się, że mogliśmy odjechać i być tam. Więc to jest ten czas, żeby ten czas wykorzystać. Jestem na rekolekcjach, jestem w tym miejscu, w tym środowisku, żeby dać sobie szansę, skorzystać z tego czasu i spotkać Pana Jezusa i otworzyć oczy na to, jak On mnie prowadzi. I teraz dla mnie osobiście te rekolekcje to były takie światło i umocnienie na tej drodze formacji, na której jesteśmy, formacji domowego kościoła. Ten schemat, który jest tutaj trochę skomplikowany, nam to pokazuje właśnie droga, formacja rekolekcyjna i formacja w ciągu roku. I tak, bo to nie konferencja ma być, ale my tutaj jesteśmy, idziemy przez ten etap ewangelizacji po to, żeby spotkać Pana Jezusa, żeby powiedzieć Mu, no wybieram Ciebie Panie jako mojego Pana, mojego Zbawiciela i chcę z Tobą iść dalej, poznawać, jak Ty jesteś obecny w Kościele i wśród innych osób, które spotykam, tam gdzie jestem, w pracy, w domu, w szkole, na tych rekolekcjach, w różnych środowiskach. I idę i patrzę się na Ciebie i dochodzę do takiego etapu, że chcę z Tobą bardziej współpracować. I dochodzę do etapu diakonii. I mamy tutaj w domowym kościele szeroki wachlarz możliwości uczestnictwa w diakonii. I przychodzi taki czas rozeznania i oddania tego trochę, co przez jakiś czas dostawaliśmy od innych. Ja powiem, że my już jesteśmy 22 lata w domowym kościele i przed tymi rekolekcjami przeżywaliśmy takie trudności i takie pytanie, z którym tam też ja osobiście jechałam, że w zasadzie ten etap diakonii w naszej formacji Ruchu Światło Życie też we wspólnocie
domowego kościoła w naszych kręgach często jest takim najtrudniejszym chyba etapem, bo pojawiają się pytania, po co? Przecież każdy z nas ma mnóstwo spraw na co dzień, każdy z nas ma dzieci. Pojawiają się pytania, czy ta posługa, jakakolwiek by ona nie była, czy w parafii, czy właśnie w domowym kościele, czy ona służy nam, małżonkom, i czy ona służy naszym dzieciom. Ja jechałam z takim pytaniem na te rekolekcje. Jechaliśmy, tak się ułożyło, że kiedy powiedzieliśmy tak, że podejmujemy tą posługę, to był czas ferii, więc wiadomo, dzieci czekają, żeby coś się ciekawego wydarzyło. No, żeby rodzice też nie byli tylko zaangażowani w posługę, ale mieli czas dla nich. I jechaliśmy z takim pytaniem, no Panie Boże, mówimy Tobie tak, dla nas to w ogóle też takim odkryciem było na tych rekolekcjach to, że ta droga formacji w Ruchu Światło Życie to jest nieustanna droga zaufania Panu Bogu. My kolejny raz przed tymi rekolekcjami musieliśmy po prostu zaufać Mu. On nas zaprasza, a my Mu powiedzieliśmy tak. W momencie, kiedy powiedzieliśmy tak, oczywiście rodzi się mnóstwo pytań, też pytań naszych dzieci, bo mamy już dzieci w domu, najmłodsze 10 lat, potem 13 i właśnie wiedzieliśmy, że one z nami pojadą. Wiedzieliśmy, że w diakonii wychowawczej może nie będzie też dla nich czegoś ciekawego. Są to ferie, one miały nadzieję na śnieg. Jedziemy wprawdzie w góry, okazuje się, że kiedy mamy jechać, no nie ma śniegu, tak? Jedziemy dosłownie, w ostatnich minutach jesteśmy już praktycznie przed tym miejscem, gdzie mają być rekolekcje, nie ma śniegu. Dzieci pytają, no nie ma śniegu, tak? To już taki było ostatnia deska ratunku, może będzie śnieg. Znaczy już pomijam, że one się cieszyły, bo Pan Bóg tak to rozwiązał, że jeszcze mój brat się zapisał na te rekolekcje, więc po prostu kolejny raz Pan Bóg odpowiedział, że nie bójcie się o to, co będzie potem. Kolejny raz po prostu odpowiadał na to pytanie, czy zaufać tak do końca i co Ty, Panie Boże, zrobisz? Jak te nasze dzieci przeżyją ten czas? Odpowiedzią była pierwsze to, że miały naprawdę dobry czas w tej diakonii, ale to ich pragnienie, chociażby takie zwykłe ludzkie pragnienie, żeby był śnieg, Pan Bóg też po prostu się o to zatroszczył i nam pokazał, że po prostu akurat na tej górze, dosłownie 5 minut przed wjazdem na samą górę, na łące, która była przed domem rekolekcyjnym, był śnieg. Normalnie jeszcze 5 minut wcześniej jechaliśmy, były łąki zielone, mimo że były to góry. Przyjechaliśmy, był śnieg, połowa łąki roztapiająca się, połowa na śniegu. Dzieci wszystkie, które przyjechały, po prostu miały szansę rzeczywiście bawić się w śniegu. Nie było śniegu, którejś nocy spadł jeszcze śnieg, gdzie tak naprawdę prognozy były takie, że nie będzie. I za każdym razem Pan Bóg właśnie w taki niesamowity sposób nam odpowiadał. Już pomijając to, że jeszcze jedno, co nam też pokazał, to doświadczenie wspólnoty na rekolekcjach, które też jest elementem wychowywania naszych dzieci. To, jaka była wspólnota, jaka po prostu się zrodziła tam wspólnota, też z dzieci, bo było 34 sztuki, można powiedzieć, do objęcia diakonią, po prostu był niesamowitym przykładem dla naszych dzieci. Nie bylibyśmy w stanie naszym dzieciom pokazać chociażby takiej rodziny, która przyjechała też z dużym poświęceniem, z szóstką dzieci i ta szóstka dzieci tych rodziców, którzy tam pojechali, była dla tych innych dzieci niesamowitym przykładem w ogóle posłuszeństwa, nie wiem, troski o siebie nawzajem. Nie bylibyśmy w stanie im pokazać w żaden sposób takiego świadectwa, żadnym przykładem naszym, bo nie mamy szóstki rodzeństwa, nikt z nas, ale też nie mamy po prostu, mamy raczej doświadczenie takie, że im jest też trudno ze sobą na co dzień, już w tym nastoletnim czasie ich dorastania, w jakiś sposób tą miłość, agapę sobie okazywać. I po prostu Pan Bóg odpowiedział poprzez te rekolekcje nam, że ta droga, na którą nas zaprosił 22 lata temu, to jest cały czas etap, który jest dla nas, ale też dla naszej rodziny. Nie jest to etap, który jest już tylko dla nas, ale jeszcze też może być tym etapem dla tych wszystkich, pośród których żyjemy i do których nas powołuje, abyśmy głosili Jego żywą obecność. Ja jeszcze dodam do tego, że na początku rekolekcji, czy ewangelizacyjnych, czy pierwszego stopnia jest takie hasło, Pan Bóg ma dla nas wspaniały plan. No i my ten plan poznajemy. I uczymy się wierzyć w to, że tak jest. I ja mam
wrażenie moje osobiste o sobie, że ta wiedza trafia do takiej pamięci krótkoterminowej, jak to można powiedzieć, to sięgając do takiego żargonu informatycznego, i trzeba co chwila to odświeżać. Ja też miałem taką już myśl jakiś czas temu, wszystko co najlepsze w życiu moim się wydarzyło. I teraz to już tak. Natomiast no, rekolekcje regularne, te wyjazdy pomagają przejść ponad tym i uświadomić sobie, że no, my nie znamy tej Panej drogi Pana Boga i tak jak Agnieszka powiedziała, możemy tylko Mu zaufać. I Pan Bóg ma dla nas lepsze plany niż my sobie pomyślimy, lepiej nas zna. I taki przykład, że można mieć jakiś swój pomysł co na jakąś posługę. Mieliśmy taki pomysł kiedyś, że krąg będziemy pilotować i nic z tego nie wyszło, z tego pilotażu, bo to nie było dla nas widocznie. Natomiast te posługi, w których jesteśmy, czy prowadzenie scholi w naszej parafii przez Agnieszkę, rozwijanie, wykorzystując ten talent gry na gitarze, czy odpowiedzialność za diakonię wyzwolenia, to nie były nasze pomysły zupełnie. To Pan Bóg przyprowadził ludzi, którzy, czy posługa pary rejonowej, wcześniej też. To nie jest nasz pomysł, nie był nasz pomysł. Tylko Pan Bóg przysyłał kogoś z takim pytaniem, czy zgodzisz się podjąć taką posługę? Czy zgodzisz się tą odpowiedzialność? Czy zgodzisz się poświęcić? Albo posyła drugi raz. Może jednak zastanów się jeszcze raz, może się zgodzisz. I później się okazuje, że to jest ten moment, że to Pan Jezus wtedy pukał do drzwi. W tej chwili przez tego człowieka, przez tą sytuację, przez tą refleksję, myśl. I chyba tym zakończymy nasze świadectwo. Chwała Panu. Jechałem tutaj i byłem przekonany, że już będzie po świadectwach. I mówię, a to już tam. Chociaż jak Asia, przepraszam, Paweł z Asią, przepraszam, już mam jakieś zaniki pamięci, poprosili mnie o świadectwo, to ja bardzo chętnie. Chcę Wam powiedzieć tak, ja całej formacji w ruchu nie mam. Jestem po swoich dwóch stopniach, jedynka i dwójka. Natomiast chcę Wam tak, jak ja to globalnie na to patrzę, wszystko co najpiękniejsze, to otrzymałem w ruchu Światło-Życie, tak chcę powiedzieć, czyli umiłowanie liturgii, które w mojej parafii rodzinnej przez posługę moderatora domowego kościoła księdza Majmajewskiego tak zostałem nauczony. Umiłowanie Słowa Bożego poprzez praktykę namiotu spotkania, potem pogłębione przez rekolekcje Lectio Divina, bardzo dużo mi to dało. To, że ruch bardzo mocno mnie zapraszał do dawania świadectwa, że się tego nie boję, że widzę owoce tego w życiu swoim i innych. Otwarcie na wspólnotę, gdzie pochodzę z domu, gdzie jestem jedynakiem. Mam siostrę w niebie, no ale wychowywałem się jako jedynak. To otwarcie na wspólnotę, widziałem, że to nie jest łatwe, ale właśnie w ruchu Światło-Życie to się dokonało. I to właśnie dzięki kręgom domowego kościoła, dzięki właśnie całej formacji właśnie otwartej na wspólnotę, tak ją przewidział ksiądz Blachnicki. Ja swoją trójkę, jak patrzę z perspektywy życia, powiedziałem, że jestem po dwóch stopniach, ONZ 1, 2, no to swoją trójkę tak patrzę z perspektywy życia, przeżyłem będąc przełożonym na roku propedeutycznym, który ma za zadanie otwierać kleryków na inne wspólnoty. I tyle, ile ja przez 4 lata z klerykami podróżowałem po różnych wspólnotach diecezji, to poczytuję jako dar od Pana Boga, że brakowało mi trójki, a Pan Bóg mi dał trójkę w 4 lata. Tak przeżywałem tą swoją trójkę, otwarcie na wspólnotę. No i diakonia, coś co, do czego no, jako księża, my jesteśmy jako księża wezwani do diakonii, do służby,
do zanurzenia w Chrystusie i takiego realnego oddania się Kościołowi, to bardzo mocno przeżyłem to w ruchu poprzez charyzmat, że to właśnie płodność Kościoła będzie wtedy, kiedy swoje serce powierzymy całkowicie Jezusowi za przyczyną niepokalanej Matki Kościoła, na jej wzór całkowitego powierzenia. Nie dzieje się to ludzkimi siłami, nie macie przed sobą tutaj żadnego herosa, bo to nie jest moimi siłami, to jest często drogą upadków i powstawania, ale widzę, że Matka Boża, jak się jej ofiarowujemy, to ona po prostu sprawia, że serce, myślę, że małżonków dla siebie nawzajem i serce kapłańskie staje się sercem takim diakonijnym, bym powiedział, sercem otwartym dla innych, ofiarowanym innych. Dzisiaj mogę powiedzieć, praca w ciągu roku, systematyczność, to jakoś to też dzięki ruchowi, dzięki temu systematycznym spotkaniom, to jest wielka owocność, nie od czasu do czasu, nie event. Charyzmat naszego ruchu to jest systematyczność, trudna, ale to jest największy dar, jaki poczytuję sobie i chcę wam powiedzieć, że jestem szczęśliwym księdzem. Myślę, że jestem szczęśliwym księdzem. Widzę owocność pracy, czasem nie widzę, ale moje serce jest szczęśliwym sercem kapłańskim dzięki ruchowi Świat po Życie. I bardzo wam dziękuję. Chwała Panu. Może zacznę od tego, że moja żona uświadomiła mi tydzień temu albo dwa tygodnie temu, że właśnie w tym roku mija 10 lat w ruchu, jak jestem. Dla niej to jest 11 rok. I chciałbym wam powiedzieć, że kiedy jechałem na swoją jedynkę, to nie wiedziałem, na co jadę. Chciałem jechać na kolonie, a nie miałem zapału do szukania żadnego wyjazdu jako młody człowiek. Kolega zaproponował wyjazd na rekolekcję, ja się zgodziłem i w ten sposób zaczęła się moja przygoda z ruchem Światło Życie, która trwa do dzisiaj. Na przestrzeni lat miałem okazję pojechać na drugi, na trzeci stopień, także miałem okazję poznać Pana Boga zarówno od tej strony liturgicznej, bardzo takiej sztywnej, miałem okazję poznać Pana Boga od strony Kościoła na Trójce, poznać różne wspólnoty. I jak jechałem tutaj i w ogóle jak wczoraj myślałem o tym świadectwie, to sobie przypomniałem, że byłem również na rekolekcjach Triduum Paschalnego, które tak z perspektywy czasu uznaję, że były moimi najlepszymi rekolekcjami, że to ten czas tych kilku dni był naprawdę bardzo, bardzo intensywny, ale był również bardzo owocny. I nigdy wcześniej i nigdy później nie przeżyłem tak dobrze Wielkanocy jak wtedy. Może to trochę słabo, ale to tylko świadczy, jakie te rekolekcje były dobre. Później zaczęła się również posługa w roli animatora. Ona trwała kilka lat. I jak już po ślubie, czy nawet przed ślubem z żoną, zastanawialiśmy się, czy i do jakiej wspólnoty pójść. Domowy Kościół stał jako taka opcja bardzo naturalna, ale dla nas, dla mnie, Domowy Kościół wtedy był trochę taki niejasny. Taki, myślałem sobie, że on spłyca trochę niektóre rzeczy. No, w oazie młodzieżowej spotkania są co tydzień, tutaj są spotkania raz w miesiącu i sobie myślałem, że będzie trochę takie spłycenie. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, że tutaj treści są, tylko akcent jest postawiony gdzie indziej i nie wyobrażam sobie z dziećmi przyjeżdżać gdzieś co tydzień. To jest w ogóle niemożliwe. I ja bym chciał może na zakończenie powiedzieć, dlaczego ruch Światło Życie. Dlatego, że spośród różnych wspólnot ruch wymaga. I to jest, myślę, coś, co spośród takich wspólnot, takich trochę nieformalnych, jest wyjątkowe. No bo my się w sumie nigdzie nie wpisaliśmy, nie podpisaliśmy żadnego regulaminu czy coś takiego. My po prostu przychodzimy na spotkania teraz, czy 5, czy 10 lat temu. My po prostu przychodzimy na spotkania. I to, że ruch wymaga, jest bardzo dobre, bo to sprzyja tylko rozwojowi.
wiem, co robić. Wtedy, kiedy jest trudno, ja generalnie wiem, co robić. Teraz mam w aplikacji wpisany namiot spotkania, żeby go codziennie zrobić i nie muszę się zastanawiać, czy robić coś więcej, coś mniej, bo wszystkie kroki postanowienia domowego kościoła mam tam po prostu wpisane. Może to wystarczy. Chwała Panu.